To już piąta edycja programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W czerwcu tego roku rozesłaliśmy już zaproszenia do organizacji, które dotychczas z nami współpracowały, z informacją o rozpoczęciu kolejnej edycji i z prośbą o przygotowanie wniosków weryfikacyjnych, które pozwoliłyby nam na zakwalifikowanie bądź też nie danej organizacji do udziału w programie. Pomoc żywnościową otrzymają tylko te osoby, które zostaną do takiej pomocy zakwalifikowane. Mamy zgłoszenia na około 21 tysięcy osób przy potencjale 23-23,5 tysiąca, więc jest całkiem dobrze. Podstawą do uzyskania pomocy żywnościowej jest skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ważne jest także kryterium dochodowe. Dla osoby samotnie gospodarującej to kryterium dochodowe do uzyskania pomocy będzie wynosiło 1402 zł. To już jest kwota dosyć znaczna. Dla osoby w rodzinie 1056 zł. W okresie od sierpnia 2017 do czerwca 2018 roku, czyli w ramach podprogramu 2017, Radomski Bank Żywności przekazał najbardziej potrzebującym ponad 1 300 kg żywności w ponad 137 tysiącach paczek. My w ubiegłym roku udzieliliśmy pomocy 25 554 osobom. Zestaw paczki żywnościowej w ramach podprogramu 2018 obejmuje artykuły spożywcze o łącznej wadze około 49 kg. W takiej paczce znajdą się warzywa i owoce, makarony, ryż i kasza, artykuły mleczne, szynki, pasztet i kabanosy, cukier, olej rzepakowy i dania gotowe. Wydawanie paczek potrwa od października 2018 do czerwca 2019 roku.